już fotoreporter. Szanowni Państwo, w imieniu władz miasta i powiatu pragnę wszystkich Państwa bardzo serdecznie przywitać na uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 maja. O przemówienie poproszę teraz przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna, pana Krzysztofa Kaszturę. Drodzy mieszkańcy, szanowni goście, uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Obchodzimy dzisiaj Święto Konstytucji 3 maja. Upamiętnia ona najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 roku jako ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej obojga narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną spisaną konstytucją. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania istniejących od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego. W trakcie obowiązywania Konstytucji Sejm czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Świętując, składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 maja, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania i pokoju. Pierwsza polska konstytucja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości oświecenia. Umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów i niewoli. Wartości zawarte w niej: równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu, stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania. Zapisane w Konstytucji regulacje prawne miały odwrócić niedobre trendy, które niszczyły pierwszą Rzeczpospolitą. Witaj, majowo jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj, maj, piękny maj, u Polaków błogi raj. Słowa tej popularnej pieśni dawały nadzieję na lepszą przyszłość Polaków i ze swojej aktualności nie straciły nic do dnia dzisiejszego. Gromadzimy się dzisiaj, dając wyraz przywiązania do patriotyzmu i wartości zapisanych w Konstytucji 3 maja. Składamy hołd jej twórcom, którym na sercu leżało przede wszystkim dobro naszej ukochanej ojczyzny. Cieszy fakt, że wiele pokoleń może się dzisiaj spotkać i wspólnie świętować. Dzisiejsze święto
obchodzimy w czasie, gdy mamy wolną Polskę, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, stosujemy w naszym codziennym życiu prawo międzynarodowe, krajowe i lokalne. W tym roku obchodzić będziemy rocznicę 25-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Korzystając z dorobku tych lat oraz wsparciu środków europejskich, Cieszyn stale się rozwija. Trzeba jednak pamiętać, że nikt nie da nam niczego za darmo. Tylko ciężką pracą możemy zapewnić sobie i przyszłym pokoleniom lepsze warunki życia. Wiele jest więc pracy przed nami, ale wykorzystując posiadane atuty, siły, które drzemią w mieszkańcach naszej ziemi, musimy rozwijać się gospodarczo. Musimy tworzyć dobre prawo. Musimy zdobywać i wykorzystywać wszystkie możliwości, aby ten rozwój przynosił oczekiwane rezultaty. Przed każdym pokoleniem życia stawia określone wyzwania. Dzisiaj Polska, jako kraj wolny i demokratyczny, wykorzystuje swoją szansę w Europie. Miasto Cieszyn, jako silny ośrodek regionalny, niech będzie dumą dla jego mieszkańców. Życzę Państwu miłego świętowania Dnia Konstytucji 3 maja i dziękuję za uwagę. Dziękuję panu przewodniczącemu za przemówienie. Proszę teraz delegację o składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.
idziemy pod pomnik legionistów.
przedstawia w telegraficznym skrócie historię Polski. I robi to tak, że podoba się to młodzieży i spotyka się z uznaniem środowiska nauczycielskiego. W efekcie utwór szybko trafia do podręczników szkolnych. Nas również zaintrygował fenomen tej formy ekspresji, jakże innej od tradycyjnych pieśni patriotycznych. Dlatego też za chwilę, proszę Państwa, przyjdzie nam zmierzyć się z hip-hopem. Mam biało-czerwone serce, barwy ojczyste. Nikt mi tego nie zabierze, po polsku piszę. Nikt mi tego nie zabierze, po polsku piszę. To dla tych, którzy przelali krew za ojczyznę. Wojny i zabory, całe pokolenia w niewoli. Historii tysiąc lat, trzeba się pokłonić. Oddać hołd tym, którzy byli skłonni poświęcić swoje życie. Dla wolnej Polski. Najważniejsze wartości, Bóg, honor, ojczyzna. Biały orzeł w koronie, w godle, nie jedna blizna, nie jedna rana. Nieraz wiadomość przyszła, nie wróci syn do domu, od krwi czerwona Wisła. Trzeba stanąć do walki, wysłać na wojnę syna. Zagrożona Rzeczpospolita, wróg wojny zaczyna. Linia granicy przekroczona jest sygnał. Mamy przykład od czasów Piastów. Jak to wygrać? Kolejna bitwa, kolejne życie poświęcone. Średniowiecze, dłuższe granice, ziemie przyłączone. Kolej na swoje, kolejne pokolenie. Co to jest? Pospolite ruszenie w Rzeczypospolitej. Szable w dłoń. Mam białe, czerwone serce, barwy ojczyste. Nikt mi tego nie zabierze, po polsku myślę. Nikt mi tego nie zabierze, po polsku piszę. To dla tych, którzy przelali krew za ojczyznę. Mam biało, czerwone serce, barwy ojczyste. Nikt mi tego nie zabierze, po polsku myślę. Nikt mi tego nie zabierze, po polsku piszę. To dla tych, którzy przelali krew za ojczyznę.